Dzień dobry. Zapraszam Państwa na panel poświęcony automatyzacji procesów, czyli wykorzystaniu Comarch DMS i Comarch OCR. Ja nazywam się Kamil Lisowski i w firmie Comarch odpowiadam za moduły workflow, księgowe, więc myślę, że będę odpowiednim osobą, aby opowiedzieć Państwu słów kilka dokładnie w tym temacie. Jeżeli chodzi o agendę naszego spotkania, to na początku popowiem o digitalizacji informacji. Później przejdziemy do standardowego procesu, czyli faktury kosztowej, faktury zakupowej. A w kolejnej części przejdziemy do procesów stricte produkcyjnych, stricte związanych właśnie z firmami produkcyjnymi. Na sam koniec powiem kilka słów o tym, jak digitalizować, jak zarządzać dokumentami w naszych rozwiązaniach. Tutaj w obecnych czasach spotykamy się z wieloma problemami. Wiadomo, w pandemii, ale również jeżeli chodzi o zmiany, digitalizację gospodarki, każda firma stoi przed wyzwaniem pod kątem cyfryzacji danych, automatyzacji procesów. Wynika to oczywiście przede wszystkim z redukcji kosztów, ale jeżeli chodzi o obecne czasy, o pandemię, to również w zakresie bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa danych. No i tutaj, aby ograniczyć kontakt między pracownikami, aby ograniczyć kontakt z dokumentami, które gdzieś pomiędzy osobami przeszły, aby tutaj nie załatwiać wszystkich spraw pomiędzy pracownikami tylko w formie elektronicznej, należy odejść od tradycyjnego modelu pracy, czyli tam, gdzie właśnie dokumenty wymienialiśmy w postaci papierowej, gdzie pewne procesy były realizowane między pracownikami. Nie jest to w dobie obecnych czasów tak proste również dlatego, że duża część z pracowników pracuje zdalnie i nie ma fizycznej możliwości kontaktu między tymi pracownikami. No i właśnie w odpowiedzi na takie problemy, na ten tradycyjny model pracy, możemy zaproponować Państwu elektroniczny model pracy, dzięki któremu możemy zdigitalizować te informacje, możemy wymieniać dokumenty, wymieniać się informacjami pomiędzy pracownikami bez kontaktu, więc tak naprawdę tutaj ograniczamy narażenie się na zarażenie się wirusem na przykład pomiędzy wymianą dokumentów między pracownikami, ale również zapewniamy płynność procesów dzięki temu, że mamy dostęp z każdego urządzenia w każdym momencie i te procesy są realizowane dużo szybciej. Tutaj mogę podać przykłady z życia wzięte. Tutaj kilku klientów dzwoniło do mnie, jak rozpoczęły się problemy wirusowe w naszym kraju, w jaki sposób zarządzać się dokumentami, na przykład opiniowaniem umów w sposób elektroniczny. Jak do tej pory było to realizowane pomiędzy pracownikami, dokument był przeniesiony z działu do działu, gdzie każdy sprawdzał jego treść i merytorykę. No i jak najbardziej tutaj mogliśmy zaproponować przeniesienie takiego procesu na formę elektroniczną, gdzie każdy z domu mógł wydać opinię o danym dokumencie, zaakceptować go i finalnie dany dokument mógł trafić oczywiście drogą elektroniczną do klienta. I tutaj oczywiście w wielu panelach w ramach konferencji będziemy mówić o modułach systemu Comarch ERP XL, czyli naszego flagowego produktu. Natomiast mamy szereg dodatkowych rozwiązań, które w ramach Comarch ERP 4.0 dają nam pełny wachlarz możliwości digitalizacji informacji i procesów w firmie. I tymi rozwiązaniami, które ja chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, są Comarch DMS, IBART oraz OCR. Tutaj co istotne, każdy z tych programów jest zintegrowany ze sobą, więc tutaj wymiana danych, wymiana informacji, przebieg procesów przebiega bardzo płynnie. Jest to jeden duży ekosystem dla przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o Comarch DMS i Comarch OCR, mogą one współpracować również z zewnętrznymi systemami, natomiast ja dzisiaj skupię się na tej części powiązanej z systemem ERP XL. Zacznę moją część, jeżeli chodzi o te poszczególne produkty, od Comarch DMS. I tutaj Comarch DMS może pomóc nam w wielu obszarach, przede wszystkim automatyzując procesy, czyli samo wprowadzanie informacji, wprowadzanie danych na dokumenty, czy też procesowanie ich przez poszczególne szczeble w firmie. Również jeżeli chodzi o dostęp, tutaj w systemie mamy dostęp do danych z dowolnego urządzenia. Tutaj jak Państwo widzą, mamy dostęp czy to z aplikacji mobilnych na iOS i Android, ale również z aplikacji stacjonarnej i oczywiście przeglądarki www, więc dostęp do danych mamy z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie, ale również elastyczność, czyli możliwość modelowania procesów w układzie takim, jaki Państwo chcą, czyli dopasowanie aplikacji do Państwa potrzeb, a nie dopasowanie procesów w firmie do aplikacji.
No i tutaj właśnie dzięki tej elastyczności mamy możliwość zastosowania Comarc DMS w szerokim spektrum w firmie. Oczywiście mamy takie standardowe obszary, które myślę do głów od razu przychodzą, czyli obszary finansowe, kadrowe czy administracyjne. Tutaj flagowym przykładem jest faktura zakupowa, faktura kosztowa i od tego przykładu chciałbym zacząć. Jest to najbardziej popularny przykład, ale myślę w wielu firmach jeszcze procesowane są te dokumenty drogą standardową, drogą papierową, a jak możemy przejść na drogę elektroniczną. Tutaj oczywiście pierwszym etapem może być wykorzystanie aplikacji Comarc OCR. OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, czyli przetwarzanie danych z faktur w postaci PDF, w postaci innych plików graficznych na dane biznesowe, które są potrzebne nam w systemie. Co istotne, Comarc OCR przetwarza faktury, również w nowej wersji pozycje z faktur, faktury w języku polskim oraz języku niemieckim, ale również co istotne, mamy bardzo dużą skuteczność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, jeżeli chodzi o algorytmy do rozpoznawania danych, czyli sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, więc tutaj jak najbardziej ta usługa może się sprawdzić w kontekście wprowadzania danych do systemu. A jeżeli chodzi o garść statystyk, już przetworzyliśmy blisko 3 miliony dokumentów u naszych klientów i skuteczność to blisko 90%, natomiast dokument przetwarzany jest w dosłownie kilka sekund, więc możemy zyskać nie tylko bezbłędność przy wprowadzaniu danych, ale również i czas, co ogranicza oczywiście koszty. Jak taka współpraca wygląda w praktyce? Najpierw pokażę Państwu to na schemacie, a następnie przejdziemy do pokazu na żywo w systemie. Możemy sobie wyobrazić kilka scenariuszy wprowadzania dokumentów w systemie. Teraz w dobie pracy zdalnej myślę, że część z pracowników, jeżeli otrzymuje takie dokumenty w oddziale albo klienci, mogą je zeskanować, zrobić zdjęcie, no i wysłać oczywiście mailem na adres firmowy. Oczywiście myślę, że część dokumentów jeszcze może przychodzić w formie papierowej, oczywiście tego unikamy, ale uniknąć w 100% się nie da, więc takie dokumenty mogą wpaść na recepcję, możemy je oczywiście zeskanować, natomiast nieważne czy wpadają mailem, czy wpadają w postaci skanu gdzieś z recepcji, przetwarzane są przez Comarc OCR, który ma rozpoznać dane, a następnie w panelu weryfikacji danych możemy sobie te dane sprawdzić, czy dane są właściwie przetworzone. Jeśli są właściwie przetworzone, przekazujemy je do workflow, opisujemy, akceptujemy i na końcu generujemy najczęściej dokument do systemu ERP po to, aby wygenerować właściwie deklarację VAT, plik JPK czy zaksięgować właściwie nasze dokumenty. I teraz przejdę do systemu na żywo, pokażę jak OCR wygląda w systemie Comarc DMS. Tutaj w tym miejscu mamy panel weryfikacji danych, natomiast również z tego miejsca widzimy ile dokumentów jest przeprocesowanych, ale również możemy określić, z którego katalogu system wczytuje nam faktury do przetworzenia. Tutaj widzimy, jest to katalog OCR2 i teraz symulując pracę skanera, musimy umieścić jakieś dokumenty w katalogu OCR2. Ja przygotowałem tutaj 4 faktury dla Państwa, więc skopiujmy je i wkleję je do katalogu OCR2. I w tym miejscu system co jakiś czas sprawdza, czy pojawiły się nowe dokumenty. Jeżeli pojawiły się, to pobiera je do przetworzenia. Tu widzimy, jeden z dokumentów już zniknął. I tak dokument po dokumencie jest on pobierany przez usługę OCR. Rozpoznawane są dane jak kontrahent, kwoty, płatności itd. Dzięki temu pracownik nie musi wprowadzać tego ręcznie. Może wykonywać inne czynności w firmie w tym czasie, a OCR wprowadzi dokumenty do systemu za niego. Oczywiście dzieje się to bardzo szybko. Jak widzą Państwo, właśnie zniknęły nam 3 dokumenty. W tym momencie 4 dokument został pobrany do przetworzenia. No to wróćmy teraz do naszej aplikacji. Widzimy, 4 dokumenty są pobrane. Otwierzę listę i widzę, mam 4 faktury przetworzone. W tym momencie mogę podglądać fakturę pierwszą, drugą, czwartą, ale przy trzeciej widzimy jest wykrzyknik. Wykrzyknik określa to, że jakaś dana nie została właściwie rozpoznana. No i w tym miejscu widzimy, jest to forma płatności, na czerwono zaznaczono klarownie, że tutaj leży problem. No, specjalnie na rzecz prezentacji zamazałem formę płatności, z tego dokładnie wynika nasz problem. Oczywiście mogę uzupełnić to z ręki, natomiast ja wybiorę po prostu może ten jeden dokument i wygeneruje go do obiegu, czyli będzie przechodził przez nasz proces workflow.
I w tym momencie przejdźmy na listę dokumentów. I tutaj możemy utworzyć wiele różnych typów obiegów, natomiast nas interesuje obieg faktury VAT. Tu widzimy, jest jedna faktura pogrubiona, oznacza, tak jak ze skrzynek mailowych, może Państwo znają funkcjonalność, pogrubione dokumenty to nowe, nieodczytane jeszcze, więc mamy ten dokument na 1050 zł. W takim razie ja wejdę do środka, sprawdzę, jak ten dokument wygląda. Tutaj oczywiście mogę jednocześnie sprawdzić dane z dokumentu, sprawdzić podgląd faktury, czy wszystko się zgadza. System jest responsywny, więc mogę układać widok tak, jak potrzebuję. Widzę faktycznie ceny, kwoty, ilości, waluty, wszystko jest rozpoznane. W tym momencie w moim scenariuszu mam dokument przekazać do dekretacji kosztów, do opisania dokumentu. W takim razie ja go przekażę, wybierając pana Karola Mikołajczyka. I przekazuję dokument do dekretacji. Dokument z mojej listy znika, natomiast na skrzynce mailowej pojawi się za moment informacja o tym, że Karol dostał dokument do akceptacji, do opisania i właśnie widzimy, taka wiadomość się pojawiła. Widzimy tutaj treść. Treść jest oczywiście w pełni modyfikowalna, natomiast istotne jest to, że jest tutaj link do aplikacji mobilnej. Jeżeli na telefonie odczytamy maila, mogę od razu przejść do aplikacji albo mogę przejść z tego miejsca do strony www z aplikacją webową Komarch DMS. W takim razie zalogujmy się na pana Karola Mikołajczyka i opiszmy ten dokument zgodnie z tym, co zostało nam tutaj przypisane do zrobienia. No, w takim razie ja z tego miejsca opiszę ten dokument, wybiorę zakładkę opis analityczny, no i wybiorę odpowiednie wartości. Tutaj powiedzmy, niech to będzie centrum dział IT. Jest to koszt projektu, więc przypiszmy to do projektu X i niech to będzie rodzaj kosztu, może obróbka obca. Oczywiście mogę to rozbić na kilka pozycji, rozdzielając procentowo czy wartościowo, natomiast na poczet prezentacji wystarczy nam jedna linia opisu. I w tym momencie przekazuję dokument do akceptacji kierownika, dyrektora. Możemy tutaj zrobić zależność, jeżeli kwota przekracza jakąś kwotę, musi trafić do dyrektora, inaczej tylko do kierownika. No ja wybiorę, że trafi nam do dyrektora. I w tym momencie dokument został przekazany do kolejnego etapu, a ja mogę przejść do aplikacji mobilnej, pokazać, jak z perspektywy dyrektora na przykład może wyglądać akceptacja tego dokumentu. Tutaj mamy okno logowania w aplikacji mobilnej. Zalogujmy się na panią Anię Trojak, która jest dyrektorem. I widzimy, jest nowa faktura. Wejdźmy do środka, zapoznajmy się ze szczegółami. Widzę od kogo, widzę jaki numer, widzę na kiedy musimy zapłacić. Mogę zobaczyć, jaka jest wartość dokumentu, ale przede wszystkim mogę kliknąć w załącznik i widzę dokładnie, jak ta faktura wyglądała w oryginale. Jeżeli wszystko jest ok, no to przekazuję dokument na przykład do działu księgowego. Widzę, w dziale księgowym pracuje pani Anna Nowak. Z mojej listy dokument oczywiście zniknął. Ja mogę się wylogować. Tutaj mamy okno logowania. Zalogujmy się na panią Annę Nowak. I w tym momencie widzimy, jest nowa, pogrubiona faktura na liście dokumentów, którymi pani Ania musi się zająć. W takim razie wejdźmy do tego dokumentu. Widzę dane, widzę podgląd. Mogę zobaczyć historię obiegu. Jeżeli wszystko jest ok, no to tak naprawdę z tego miejsca pozostaje mi wskazać właściwy rejestr VAT-owski i kliknąć generuj dokument. W tym momencie dokument do rejestru VAT w systemie RPXL jest generowany, czyli nie przepisuję tych danych do systemu, nie przepisuję tej pieczątki opisu na koszty, na MPEKi. System robi to za mnie. Tutaj powstaje link, a z tego linku mogę podnieść okno systemu ERP wraz z danymi dotyczącymi tej faktury. W zakładce księgowość, opis analityczny jest przeniesione to, co uzupełniliśmy w etapie naszego procesu. I tak to wygląda od strony Komarch DMS, natomiast chciałbym pokazać Państwu, jak to wygląda również od strony Komarch ERP XL. Tutaj zalogujmy się do modułu księgowego i z tego miejsca wskażemy dokumenty, które chcemy przetworzyć. W module księgowym w zakładce rejestry VAT mamy dostępne okno wczytaj dokumenty z wykorzystaniem OCR. Po kliknięciu tego okna system pyta nas, z którego miejsca pobrać nasze faktury.
Więc wskażmy odpowiedni katalog. Ja tutaj mam te nowe faktury. Weźmy może te dwie. I w tym momencie system przetwarza dokumenty, czyli dokładnie to, co wcześniej pokazywałem w DMS-ie, czyli w tle algorytmy rozpoznają konkretne dane z naszych dokumentów. I tu widzimy, mamy dwa nowe dokumenty na liście i mają status niezweryfikowany, to znaczy nie zostały one jeszcze zatwierdzone, że są dane poprawne. I w tym momencie możemy przejść i sprawdzić również szczegóły, podgląd tej faktury. Otwierając dokument widzimy dane, ale również klikając przycisk OCR mogę zobaczyć, jak te dane faktury wyglądają. Mogę porównać je z danymi na dokumencie. Jeżeli wszystko się zgadza, mogę oznaczyć dokument jako zweryfikowany, czyli już wszystkie dane na pewno są właściwe w systemie. Jeżeli chodzi o usługę OCR, tu oczywiście stale rozwijamy tę usługę. Mówiłem o fakturach w języku polskim i niemieckim, natomiast planujemy w najbliższym czasie wprowadzić również rozpoznawanie faktur w języku angielskim, włoskim i francuskim, a także oczywiście dalszy rozwój algorytmów do przetwarzania danych. Natomiast mówiliśmy o tych standardowych opcjach na wykorzystanie systemu DMS, natomiast również mówiłem o możliwości wykorzystania tego w procesach produkcyjnych, czyli kontrola jakości, zarządzanie nowym produktem, ocena dostawcy, czy na przykład zarządzanie technologią produkcji. Również mamy szereg innych takich niestandardowych procesów, które możemy wdrożyć. Tu jest oczywiście pełna elastyczność. Natomiast przejdźmy do tych stricte produkcyjnych, tych, które najbardziej, myślę, nas interesują na tej konferencji. I jednym z takich procesów jest zmiana technologii, w ramach której możemy podać przyczyny zmiany technologii, co ma się stać w ramach tego procesu, kolejne wersje ewidencjonować i oczywiście na końcu zatwierdzić bądź odrzucić zmiany w naszej technologii, marszrucie czy BOM-ie. No i tutaj chciałbym pokazać na żywo, jak to w systemie może wyglądać. Tutaj przejdźmy na może innego użytkownika. Pani Ania z księgowości nie zajmuje się oczywiście zmianą technologii, ale tutaj pan Adam jak najbardziej. No i w tym miejscu mogę na przykład zacząć od wskazania, dla którego produktu będziemy na przykład zmieniać technologię, czyli niech to będzie korpus stelaż. Od razu się może podpowiedzieć nasza technologia, która jest do zmiany. Podać pewnie powód zmiany. Bardzo ważna informacja. Wpadło zapytanie od klienta. Mamy zgłoszenie o może nowy produkt. Jeżeli zaewidencjonowaliśmy w systemie ERP takie zapytanie, mogę je z tego miejsca podpiąć. Widzę od razu opis powodu i klient mi się podpięły. Widzę, że klient DMS chce zamówić korpus o większej wytrzymałości. Tutaj mógłbym uzupełnić jakieś większe wytyczne, załączniki od klienta. Może w tym momencie tego nie róbmy, natomiast oczywiście taka możliwość jest. Ja przekazuję ten dokument do opracowania nowej technologii. Trafia do kolejnej osoby, tu w tym przypadku, żeby się nie przelogowywać do mnie. No i w tym momencie mogę utworzyć nową technologię, nową wersję technologii. Przez Ctrl-Insert oczywiście mogę wykonać kopię tej technologii, ale mamy również opcję dodaj wersję. I w tym momencie system tworzy nową wersję technologii. Widzimy, dodał dopisek 1, żeby kod był unikalny. W takim razie mogę to zapisać, ale mogę również ewentualnie wprowadzić pewne zmiany na takiej technologii. Tutaj technologia została podpięta. Mogę otworzyć tą technologię z tego miejsca i klikając w BOM widzę nasze surowce, nasze półprodukty, których będziemy używać do produkcji. Mogę stwierdzić, że materiał o numerze 5 nie jest tak wytrzymały jak materiał o numerze na przykład 9. Więc jeżeli klient chce o większej wytrzymałości naszego produktu, no to użyjmy materiału numer 9. Taką zmianę wprowadzam, zapisuję status w trakcie weryfikacji, przekazujemy to do produkcji testowej. No i w ramach produkcji testowej może ktoś utworzył nam zlecenie produkcyjne w systemie, w którym wyprodukowaliśmy tą serię próbną. Takie zlecenie oczywiście możemy podpiąć. Od razu podpowiada się, według której technologii. Jest to również do weryfikacji. Musimy skontrolować produkt, który został utworzony. I w tym miejscu ktoś określa, czy jest to właściwe, czy nie, czy trzeba skorygować, odrzucić. Powiedzmy w naszym przypadku sama technologia oraz przykładowe zlecenia są zaakceptowane, więc
przyjmujemy zmiany w technologii, no tak naprawdę proces zostało nam tylko zarchiwizować. Drugim przykładem może być lean management, czyli zarządzanie różnego typu działaniami podnoszącymi jakość naszych produktów oraz system pracy w firmie. Przykładem zastosowania Comarch DMS w tym obszarze może być na przykład raport 8D, czyli szereg usystematyzowanych działań, które dążą do doskonalenia organizacji, do poprawy naszych produktów. W ramach raportu 8D możemy wykorzystać metodykę 5W2H, czyli aby opracować, w czym leży problem, możemy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. Tutaj nazwa z pierwszych liter pytań w języku angielskim, ale również diagram Ishikawy, który pozwala nam na odnalezienie przyczyn problemu. Tu oczywiście diagram najczęściej przedstawiany jest jako szkielet ryby, natomiast w DMS-ie możemy sobie zrobić płaską listę przyczyn, które opisują nam te problemy. I tu przejdźmy może do tego, jak to w praktyce wygląda. Możemy mieć konkretne sekcje z informacjami do każdego kroku raportu 8D, który opisuje problem, w ramach którego weryfikujemy przyczyny. No i tutaj na etapie opisu problemu możemy wykorzystać tą metodykę 5W2H. Ona pomoże nam ten opis właściwie wykonać. Na etapie diagnozy przyczyn wykorzystać diagram Ishikawy, który odpowie nam dokładnie, gdzie leży przyczyna naszych problemów. I tutaj chciałbym również pokazać ten proces w Państwu, w naszym systemie. Tutaj zalogujemy się na Pana Adama i Pan Adam będzie taki nowy, rozszerzony raport 8D. Może oczywiście utworzyć nowy, określając podstawowe informacje o problemie, produkcie i tak dalej. Natomiast tutaj przedstawię już kolejny krok naszego raportu, czyli mamy już krok opis problemu. Może zwinę tę sekcję. Mamy grupę roboczą z etapu pierwszego, a w ramach zadania, które widzimy, określam sam opis problemu, no i tu oczywiście możemy skorzystać z tej metodyki 5W2H, o której Państwu wspominałem. Mogę wygenerować zadanie właśnie w ramach tej metodyki. Dane o produkcie, najważniejsze informacje mogą być przepisane. No i w tym momencie przekażę to do opracowania problemu. Niech tym się zajmie no, również Pani Ania Trojak, którą Państwo już myślę kojarzą z poprzedniego procesu. Przekazuję dokument do opracowania. Ja w tym momencie mogę zapisać ewentualnie zmiany, wyjść z tego dokumentu i przejdźmy do aplikacji mobilnej. Zobaczmy, jak to wygląda od tamtej strony. Logujemy się ponownie na Panią Annę Trojak. Widzimy, jest nowe zadanie, opracowanie problemu. Wejdźmy do środka i tu widzimy informacje o tym, kto się zajmuje dokumentem oraz o tym, z czego to wynika, ale przede wszystkim mamy możliwość wprowadzenia informacji, co to jest za problem, jak powstał, gdzie, po to, aby dokładnie zdiagnozować przyczyny problemu. Natomiast oczywiście nie będę całości przechodził w tym miejscu. Ważne, że jest możliwość wykonania takich działań. Natomiast co istotne, to to, że ja pokazałem Państwu przykładowe procesy, natomiast elastyczność Comarch DMS pozwala na dostosowanie go do dowolnego typu procesu, więc to, co pokazywałem, może być w pełni modyfikowalne, ale również możemy tworzyć własne schematy, własne ścieżki procesów. I tutaj również chciałbym to Państwu pokazać. Wyloguję się z aplikacji webowej, przejdźmy do stacjonarnej i mieliśmy nasz proces zmiany technologii produkcyjnej, czyli mieliśmy nasze tutaj pola, które były widoczne, ale powiedzmy brakuje nam informacji, jaki jest koszt tak naprawdę albo przychód ze zmiany tej technologii, czy w ogóle warto w to wchodzić, więc bez problemu możemy dodać takie pole, przychód od klienta, na ile jest to potencjalne zapytanie, ile możemy na tym uzyskać. Może również dodamy sobie nowy etap w procesie, czyli na przykład ocena opłacalności. W tym momencie metodą drag and drop mogę dociągnąć to na drzewo. Po zgłoszeniu potrzeby ktoś ocenia opłacalność, ewentualnie przekazuje do opracowania technologii, no albo oczywiście jeżeli jest to nieopłacalne, to przekazuje to do etapu końcowego, odrzucono i tak proces może wyglądać, więc te modyfikacje są bardzo, bardzo proste. I tutaj ze względu właśnie na tą elastyczność zaufało nam już bardzo wielu klientów, jest już ich kilkaset. Tutaj
myślę, kilka przykładowych logotypów firm, które właśnie współpracują z nami w zakresie Komarch DMS w bardzo różnym obszarze. W ostatnim czasie również pozyskaliśmy klientów już za granicą. Porcelana Miśnieńska również stała się użytkownikiem Komarch DMS, więc nie tylko na rynku krajowym, ale również za granicą Komarch DMS jest dostępny. Natomiast z tego miejsca chciałem przejść do jeszcze kolejnej aplikacji, o której wspominałem na początku, czyli Komarch eBart. Komarch eBart to między innymi, albo przede wszystkim, bezpieczne przechowywanie danych w chmurze Komarch. I tutaj bardzo często wykorzystujemy to do przechowania backupów naszych baz danych. Tutaj możemy utworzyć sobie harmonogramy, aby te działania odbywały się automatycznie, aby nie wykonywać tego ręcznie, ale zapewnia to bezpieczeństwo. Tutaj mamy przykłady od naszych klientów, gdzie dyski z bazami lokalnymi zostały zaszyfrowane, hakerzy zażądali okupów w bitcoinach, no i tutaj ciężko dojść do tego. Oczywiście bitcoiny są ciężkie do namierzenia, więc raczej nie ma opcji odzyskać tych danych, jeżeli nie zapłacimy okupu. Natomiast też część z naszych klientów, która backupuje dane właśnie do eBarda, jeżeli napotkała ten problem, a jak mówię, było kilka takich przykładów, wprost odtworzyła bazę czy nawet całe środowisko z backupu i w niedługim czasie mogli pracować, jakby tego incydentu nie było. Więc backupy to oczywiście chleb powszedni, ale również przechowanie danych, czyli plików, różnego typu dokumentacji. Tu również warto podkreślić integrację z Excelem oraz DMS-em, czyli pliki, które dodajemy do DMS-a i Excela, mogą w tle automatycznie być przechowywane w chmurze, czyli a, są bezpieczne, b, ograniczamy zajmowanie naszej bazy danych. No i po trzecie, mamy łatwość udostępniania tych danych, czyli mogę udostępniać dane wewnętrznie pomiędzy pracownikami, ale również na zewnątrz w postaci linków, aby klientowi udostępnić ofertę, udostępnić jakiś plik, nawet który waży dużo i na pewno na poczcie, na mailu standardowym się nie zmieści. Tutaj będę pokazywał, jak taki harmonogram backupu utworzyć. No i tutaj wchodzimy do modułu administrator w Excelu. Mamy opcję utworzenia kopii automatycznej. Z tego miejsca oczywiście musimy podać dane do logowania do konta eBart i po wskazaniu odpowiednich danych możemy przejść do wskazywania konkretnych baz. Tu widzimy listę baz na moim serwerze. Określam, które bazy powinny zostać zbackupowane, czyli odłożone w chmurze w bezpiecznym miejscu. Jeżeli te bazy są OK, wybieram harmonogram, czyli jak często backup ma być wykonywany. I dalej mogę zobaczyć podsumowanie, jakie bazy są backupowane, jakich nie wybrałem, kiedy było ostatnie wywołanie. Wszystkie dane z tego miejsca mogę zobaczyć. Również mogę przejść do samego eBarda i z tego miejsca zobaczyć backupy baz, zobaczyć jakie bazy są określone do backupu i mogę taki backup wywołać ręcznie. Czyli widzę, teraz baza jest backupowana. Oczywiście działanie ręczne to jedna opcja, natomiast harmonogram automatyczny to opcja również dostępna. Myślę, że nawet częściej z niej klienci korzystają. No i dzięki temu dane zostały zachowane w chmurze. I jeżeli coś by się stało, no to zawsze mamy do nich pełen dostęp. I tutaj backupy to jedna kwestia, natomiast w firmie produkcyjnej możemy wykorzystać eBart jeszcze w kilku innych obszarach. Przechowanie dokumentacji produkcyjnej, różne rysunki techniczne, specyfikacja techniczna, to możemy jak najbardziej mieć w ramach Komarch eBart. Również wersjonowanie pewnych plików, opracowujemy jakąś dokumentację, chcemy mieć kilka wersji, pracować między użytkownikami, to jest również dostępne w naszej aplikacji, ale przede wszystkim to bezpieczeństwo, spokój pod kątem przechowywania danych w firmie. Są Państwo pewni, że nic się im nie stanie. Ja tu jeszcze chciałem bardzo krótko pokazać, jak eBart wygląda w praktyce, więc przejdźmy do strony. Oczywiście jest to aplikacja również webowa. Mogę się z tego miejsca zalogować i po zalogowaniu będę widział wszystkie najważniejsze informacje na temat plików, które mam u siebie w firmie. Z tego miejsca oczywiście na początku muszę wskazać dane do logowania. Zalogujmy się i tutaj mamy dostęp do naszych danych
plików, backupów i tak dalej. To, co chcemy przechowywać, to oczywiście możemy w systemie. No i tu mogę utworzyć katalog, dokumentacja produkcyjna, technologie. Mogę utworzyć może technologię, katalog pod pliki na nasz korpus, o którym mówiliśmy dzisiaj, czyli korpusy. Utworzę sobie nowy katalog. Wchodząc do korpusów, jeszcze nie mam pliku, więc takie pliki mogę tutaj umieścić. Na przykład specyfikację techniczną pojawiła się w tym miejscu. Jeżeli tą specyfikację mam udostępnić, to oczywiście mogę udostępnić ją wewnątrz organizacji, ale mogę również, mając link, jeżeli jest to dokument, który mamy się podzielić z firmą zewnętrzną, mogę skopiować ten link i po prostu taki link przesłać. Wtedy z tego miejsca, z tego linku dana osoba może pobrać ten plik do siebie. I tutaj co istotne, jeżeli chodzi o Comarch eBart, to mamy promocję do końca czerwca. Mogą Państwo dostać dostęp do aplikacji za darmo na rok o pojemności, na dyski o pojemności 1 tera, więc myślę, bardzo warto skorzystać z tej promocji, więc zachęcam do skorzystania. Natomiast w Comarch DMS również mamy podobny obszar jak Comarch eBart. Oczywiście nie jest on aż tak rozbudowany, jest to tylko miejsce do przechowywania plików w katalogach, które sobie stworzymy, oraz określeniem uprawnień. Tam służy to w DMS-ie przede wszystkim do przechowywania plików w obrębie własnej organizacji, w obrębie tutaj katalogów, które potrzebujemy gdzieś wykorzystywać. Natomiast w Comarch eBart również jest możliwość przesyłania tych plików na zewnątrz w postaci linków, ale również tworzenie tych harmonogramów backupów, które są tak niezwykle istotne. Jeżeli chodzi o menedżer dokumentów w Comarch DMS, wygląda to tak, czyli widzimy katalogi, widzimy pliki, widzimy ewentualnie wersję tych plików, czyli takie przechowywanie plików w jednej aplikacji w ramach organizacji bez potrzeby gdzieś przesyłania po mailach czy po szukania po dyskach tych plików. I podsumowując moją prezentację, chciałbym podkreślić kilka cech, które na pewno mają nasze systemy i dzięki którym mogą Państwo uzyskać pewne korzyści w firmach. Oczywiście przede wszystkim jest to automatyzacja pracy, czyli możliwość wprowadzania automatycznie dokumentów do systemu, również automatyczne backupy pod kątem bezpieczeństwa, dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca. Jak widzieliśmy, czy eBart, czy DMS są dostępne z platformy webowej, również z aplikacji mobilnych, więc nieważne gdzie jesteśmy, zawsze ten dostęp do dokumentów mamy. Również bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o dane, no to przy eBardzie to poruszyłem. Jeżeli chodzi o osoby, no to oczywiście w dobie pandemii koronawirusa, dzięki temu, że mamy mobilny dostęp, że digitalizujemy informacje, mamy stały dostęp do tych danych bez kontaktu i z papierem, i z osobami, więc jest to tutaj na pewno bezpieczna forma procesowania danych. Wiemy, że część z firm na przykład korzysta z lamp, które naświetlają dokumenty, dzięki temu są zabijane wirusy, natomiast nie ma potrzeby wdrażania aż takich rozwiązań. Wystarczy nam obieg dokumentów elektronicznych, który pozwoli te dokumenty procesować bez kontaktu, czyli bez narażenia pracowników. Również możliwość kontroli realizacji procesów, czyli możemy sprawdzać, gdzie jest dokument, u kogo jest, możemy określać czasy na wykonanie zadań, więc możemy pilnować dokładnie, co się z naszymi procesami dzieje, ale również, co podkreślałem, możemy dostosować narzędzie do naszych własnych potrzeb biznesowych, określić, jakie procesy chcemy mieć, jakie ścieżki, jakie reguły mają rządzić naszymi procesami. No i co istotne, Comarch, na przykład DMS czy eBart, daje dostęp pracownikom, którzy nie mieli dostępu do może tej części ERP-owej, do modułu księgowego produkcyjnego, czyli niektóre osoby do tej pory wyciągały na przykład dokument z archiwum po to, żeby sprawdzić kwotę albo podpisywały się, że to ich właśnie koszt. No i nie ma potrzeby, że miały dostęp do systemu ERP, jeżeli chodzi o te moduły stricte znane właśnie jak księgowość, produkcja, ale taki moduł workflow jak najbardziej już dla tych osób może być przystępny, no i usprawni tą pracę, którą mamy do zrobienia. Ja jeszcze na sam koniec, dziękując za Państwa uwagę, chciałbym poinformować, że jest możliwość kontaktu ze mną pod kątem rozmowy. Myślę, że przede wszystkim o rozwiązaniach OCR, eBart czy DMS, czyli jak je wykorzystać w firmie. Tutaj mogą Państwo napisać maila na adres info.erp@
komarch.pl. O treści produkcja, rozmowa z konsultantem, moje imię, nazwisko Kamil Lisowski. Dzięki temu taka wiadomość trafi finalnie do mnie, no i możemy się skonsultować, porozmawiać o ewentualnym problemie czy możliwości właśnie wykorzystania naszych rozwiązań. A na ten moment Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne panele.